podnóża moich ukochanych Tatr, u wlotu szlaku do Doliny Strążyskiej, znajduje się pewne, wyjątkowe i bardzo smaczne miejsce. Karczma o nazwie Żabi Dwór. Ten dom niegdyś stanowił prywatną własność rotmistrza Wagnera. Pewnego letniego wieczoru rotmistrz gościł w swoich progach samego marszałka Józefa Piłsudskiego, a ten z kolei zasłuchany w rechot żab z pobliskich mokradeł nadał właśnie temu miejscu nazwę Żabi Dwór. Budynek składa się z dwóch części. Cały parter budynku zajmuje karczma, a do dyspozycji gości jest kilka sal restauracyjnych. Poza bieżącą obsługą, pysznymi śniadaniami i obiadami, można wynajmować salę na uroczystości rodzinne. Restauracja serwuje tradycyjną kuchnię regionalną. Na pamiątkę spotkania z marszałkiem Piłsudskim serwowane jest danie specjalne – żabie udka kuchmistrza Ropucha. Prawdopodobnie jedyne takie danie w regionie. Piętro budynku to przestrzeń prywatna, mieszkalna, która w przyszłości może stanowić apartamenty dla gości. Restauracja znajduje się na końcu ulicy Strążyskiej, jednej z najstarszych ulic Zakopanego, ulicy pełnej tradycyjnej architektury w stylu zakopiańskim. To tu rozpoczyna się szlak Doliną Strążyską do południowych podnóży Giewontu. Zmęczeni całodniową wędrówką turyści mogą pożywić się smacznie w Żabim Dworze. Karczma wraz z apartamentami na piętrze jest na sprzedaż. Szukamy inwestora, który pokocha i dalej będzie prowadził to wyjątkowe miejsce.